Za wszystko? Za wszystko. Dobra, chwileczkę. Proszę. Nie, ale proszę pana, ten milion jest prawdziwy. No tak, no a jaki ma być? No jaki ma być? No u nas wszystko jest pirackie. Piracki towar, pirackie pieniądze. Nie mogę przyjąć. Krzysztof Materna, wiadomości, dobry wieczór. Dzisiaj w Warszawie rozpoczęła nadawanie programu kolejna piracka stacja telewizyjna. Mimo braku uregulowań prawnych, właściciele zdecydowali się na uruchomienie studia. Nowa stacja nosi nazwę PTS, Poselska Telewizja Sejmowa. Za chwilę rozmowa z dyrektorem stacji. Panie pośle, kto jest udziałowcem waszej telewizji? Zasadniczo cały Sejm i częściowo Senat, z tym, że takie powzięliśmy ustalenie, że posłowie lewicy nie będą się pokazywać na wizji. Dlaczego nie czekaliście na ustawę? Proszę pana, my jesteśmy najbliżej tych spraw i chyba wiemy, że ta ustawa prędko nie wejdzie, bo sami ją uchwalamy, prawda? Więc to by jeszcze trwało, a trwało. No, czas leci, troszkę byliśmy niecierpliwi w sumie. Czy nie baliście się konsekwencji? Proszę pana, konsekwencje to my sami ustalamy, po pierwsze, prawda, więc wiemy, co nas ewentualnie mogłoby czekać, a po drugie to przypominam, że chroni nas immunitet poselski. I ostatnie pytanie, jaki będzie program? No program, wie pan, będzie informacyjny dla posłów, wiadomości, ciekawostki, komunikaty naturalnie. Dużo retransmisji przemówień, potem skróty przemówień, ewentualnie najciekawsze wątki przemówień, bądź powtórki przemówień. No i pewna doza rozrywki, której posłowie tak bardzo potrzebują. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Witamy w programie naszej telewizji PTS, Poselskiej Telewizji Sejmowej. Na początek komunikat do wszystkich koleżanek posłanek i kolegów posłów. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Takie małe eliminacje na prezentera PTS-u. Wymagane warunki, ważny mandat i wiek do lat 70. Oczywiście ci z państwa, którzy się zgłoszą, będą... No czego stoi? No, komunikat teraz. Jutro o godzinie 16 w sali kolumnowej odbędzie się spotkanie koleżanek i kolegów posłów, których dzieci uciekły bądź zamierzają uciec z domu. Po spotkaniu herbata i ciastko. Przypominamy i prosimy, aby posłanki i posłowie nie używali grzałek w hotelu sejmowym. Przypominamy, że puszki po mintaju i przysmaku śniadaniowym wrzucamy do zielonego kosza w holu. To tam zaraz jest po lewej za schodami. Jak zwykle. Proszę koleżanek i kolegów, chyba już pomaleńku trzeba wstawać. Jest 14, no a sala pusta. Sam marszałek nie pociągnie. Oczywiście, jakby przyjechała telewizja, to jest wstyd. No, ale dzisiaj nie będzie telewizji, nie trzeba się tak strasznie zrywać. No jednak myślę, że warto zajść i zobaczyć, co tam w tej naszej sejmowej kuchni dzisiaj się pichci, prawda? Prosimy, proszę bardzo. Właśnie, ja mam informację z naszej stołówki. Przypominamy, że dzisiaj piątek. Lewicę zapraszamy na golonkę, a dla kolegów z ZHN przy stoliku numer 6 ryba. Chyba morszczuk. A teraz już, że tak powiem, z innej beczki. Proszę bardzo. Klub Lewicy zbiera się zaraz po śniadaniu przy toalecie damskiej na antresoli. Sprawa bardzo pilna. Będą rozdawane bilety do Teatru Syrena. I na koniec prośba. Prosimy posłankę z pokoju 16, żeby nie wystawiała miseczki z jedzeniem dla kota. No właśnie, bo dziękuję niedawno, bardzo. Dziękuję, ktoś tam się pośliznął chyba. Mówiliśmy, że nie będzie telewizji i dlatego komunikat. Koleżanki i koledzy, dzisiejsze posiedzenie spokojnie, bez relacji, a więc tak jak normalnie, mówimy sobie po imieniu,
można wnosić posiłki do sali. A teraz nasza reklama. PKP przypomina, że wozi wszystkich posłów i wszystkie posłanki od końca do końca. A my przypominamy, że bilety poselskie nie mogą być odstępowane nawet odpłatnie byłym posłom, ponieważ ci nie są już posłami. Dziękuję. Nasza rozmowa, rozmowa, którą na dziś przygotowaliśmy w PTS-ie, to rozmowa z posłem podróżującym, z posłem, którego ostatnio spotkało coś nieprzyjemnego. Bardzo się rozpisywano o tym. Panie pośle, wiemy, że pan wybrał się do Szwecji. No i nie wjechał pan do tej Szwecji. Chamstwo, arogancja szwedzkich celników. Jak pan to rozumie? To znaczy, źle pana potraktowali? Proszę pana, zabrali mi wszystkie papierosy, jakie miałem. No ale pan miał więcej chyba niż pan był w stanie wypalić. Ale wiozłem w prezencie moim kolegom związkowcom szwedzkim, którzy palą. Tak się zresztą umawialiśmy tutaj w kraju, jak byli. Nam przywieźli zapalniczki. I nie mieli problemów na granicy. Nasi ludzie wpuścili ich, prawda? Oczywiście. No więc właśnie ja chciałem podkreślić to, zresztą chyba, no właśnie mam taką zapalniczkę szwedzką, że może apel taki, jednak poseł to jest poseł. To nie jest jakiś handlarz, to nie jest, jeśli poseł ma papierosy, to są do czegoś potrzebne. Jest chroniony. I my chcemy wejść do Europy, a Europa nie bardzo nam te drzwi uchyla. No może tak. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Myślę, że sporo spraw wyjaśniliśmy. Czy pan poseł ma w planach teraz jakieś podróże? Jadę do Turcji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Po tym naszym wywiadzie chwila relaksu, chwila rozrywki. Piosenka posła. Piosenka posła Karolinka. Posła Karolinka do Gogolina. Po tej chwili wytchnienia zapraszamy teraz Państwa na kolejny odcinek naszego programu z cyklu Obce słowa w naszych ustach. Co pan robi? Teraz już nic. A co pan zrobił? Nakręciłem zegarek.
Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesień, a dlatego, że jesień porozmawiamy o... Grzyżankach. O grzybach. I właśnie takiego pięknego prawdziwka... Boletus edulis. Tak jest, przysłał nam. No właśnie, ciekawe, kto to przysłał? Pan Wacław z Warszawy. Dziękujemy, panie Wacławie. To ja to przysłałem. Dlaczego pan przysłał? Przecież mógł pan przywieźć. No ale pocztą szybciej. Pocztą szybciej. Takie grzyby rosną w... Wszędzie. W lesie. No ale do lasu ostatnio nie wolno wchodzić, pożary, upały. Przy tym podobno w lesie te grzyby, które rosną, nie są do końca zdrowe. Nie, to brednia. To nie dalej jak wczoraj jadłem takiego grzyba i nic. W nocy jeszcze troszkę sobie poczytałem, nawet lampki nie musiałem zapalać. No dobrze, ale może dla naszej wygody, żeby nie wychodzić do tego lasu, najfajniej byłoby, gdyby takie grzyby hodować w... Wszędzie. W domu. Grzyby najlepiej rosną na... Końskim nawozie. No tak, ale to jest dosyć drastyczne, prawda? Trzymać coś takiego w domu, więc kiedy mamy... Konia? Nie, północną ścianę. To która to jest ta ściana? Jak pan wyjdzie na wprost... Nie teraz. Potem, jak pan wyjdzie na wprost, to wschód, zachód i północna to jest ta właśnie. Na wprost. Zresztą łatwo ją poznać. Ona nie zawsze trzyma się wilgoć, ona jest mokra, zimna i świetnie na niej właśnie rośnie grzyb. I teraz co musimy zrobić, żeby taki grzyb nam pięknie wyrósł? To jest grzyb. On się składa z korzenia i z kapelusza. I w tym kapeluszu są zarodniki, takie małe jajeczka grzybów. My to musimy pokroić teraz, prawda, podziałać, tak, żeby nie tylko jeden grzyb urósł, tylko kilka grzybów. Z kolei tutaj na końcu korzenia jest grzybnia, prawda, i to też tak musimy tutaj pozbierać te grzybnie, jakoś tak ją, o tak, pokroić, podzielić i to wszystko wcieramy w ścianę północną. Tu mamy właśnie ścianę północną i wcieramy. Ja też mogę? Też. Jeżeli pan mógłby im pomóc. Wcieramy w ścianę północną. Te zarodniki są bardzo małe, ich nie widać, prawda? I możemy przyjąć, że tutaj już wszędzie jest pełno zarodników grzyba. Ale oczywiście taki grzyb na samej wodzie nie urośnie. Potrzebny jest... Koński nawóz. No ta, o tym mówiliśmy, nie, właśnie. Potrzebne są resztki organiczne. I dlatego, kiedy wypijamy herbatkę, na końcu nam coś tam może zostać, prawda, zawsze? To zamiast do zlewu, ten koniec z fusami, z cukrem, bardzo bogaty w witaminy, sole mineralne i białko, o proszę, na tę ściankę możemy sobie wylać. Tak jest, panie Wacławie, znakomicie. Jeżeli oczywiście, właśnie, fuski, tak, znakomicie. Jeżeli, co pan jadł dzisiaj na śniadanie? Nie jadłem dzisiaj. A dlaczego? No przed podróżą to ja nigdy nie jem, bo nie w pociągu nudzi potem. Aha. Ale kiedy zostają jakieś resztki, na przykład tutaj ze śniadanka, ziemniaczki, one mogą być zimne, to nie ma żadnego znaczenia dla grzyba. Wcieramy, prawda, to jakoś na tę ścianę. I tak przygotowana ściana, tak pielęgnowana przez około 2 tygodnie, powinna nam wydać piękne okazy grzybów i ja właśnie taką ścianę dla państwa 2 tygodnie temu przygotowałem. Bardzo proszę. Oto co nam wyrosło. Boletus rufus. Boletus rufus. Bardzo piękne grzyby. Można zerwać? A ten jak się nazywa? Tak samo. Czyli? Boletus rufus. Tak jest, bo żeby grzyby zbierać, na grzybach trzeba się znać. Dlaczego? Dziękujemy na grzyby i smacznego. Dzień dobry.
Dzień dobry. A co pan tu ma? Wie pan, byłem strasznie brudny, to wziąłem prysznic. Do widzenia. Do widzenia. Panie, pan chyba za długo na tym słońcu siedzi. Bo ma pan już wypieki na twarzy. A zresztą, co mnie to obchodzi? Dobrze, że jesteście tutaj w komplecie. Mam sprawę niezwykłej wagi. Bardzo długo wahałem się. Ale nadszedł moment, kiedy nie mogę już tego odwlekać. Gdybym czekał jeszcze dzień, to nie byłbym sobą. Jest w życiu każdej rodziny taka chwila, kiedy trzeba podjąć tę decyzję. Wiecie już dużo, ale ja wiem jeszcze więcej. Dlatego z ciężkim sercem, po dokładnym przemyśleniu, zdecydowałem się, że to musi nastąpić dzisiaj. Ten dzień zaważy na przyszłości całej rodziny. Gianni, podejdź. Luigi. Może tego nie rozumiecie, ale muszę to zrobić. Pietro. Podnieś tam cygaro. Alfonso, najmłodszy ty mój.
Nie płacz, synu. Odejdź. To był straszliwy moment. Pocałunek śmierci. Ale już wiem teraz, że najlepiej całuje Alfonso. Brawo! Brawo! Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Pu, 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 pu. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Dziękujemy. Przepraszamy, dzisiaj się nie kręci. Dobry wieczór, Wojciech Mann, Panorama. Wiadomość z ostatniej chwili. Jak nas poinformowano, dziś rozpoczęła emisję kolejna piracka stacja telewizyjna. OWTK. Ogólnopolska więzienna telewizja kablowa. W dalszym ciągu dzisiejszego naszego wydania rozmowa z dyrektorem OWTK. Witam pana naczelnika, a jednocześnie dyrektora telewizji. Panie dyrektorze, może na początek, kto jest w gronie udziałowców? No przede wszystkim więźniowie. Większość to 226, 328, 462. KK. Oczywiście, tak. Z tym, że jest jeden gospodarczy, jeden za niewinność. Rozumiem. Podjęliście decyzję i myślę, że to jednak krok dosyć ryzykowny, bo ustawy jeszcze nie ma. Czy nie baliście się konsekwencji? No myśmy to rozważali bardzo starannie i okazało się, że w zasadzie już naszych udziałowców i organizatorów no drugi raz nie można zamknąć, bo w końcu już siedzą. Dlatego zdecydowaliśmy się na start. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda sprawa finansowania tej stacji? No, wie pan, ja tak głęboko w te sprawy nie wnikam. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że wszyscy udziałowcy, jak również wiceprezes, który jest byłym bankowcem, powiedział, że środków na rozruch i na dalszą pracę telewizji nie zabraknie. I oczywiście, jak każda telewizja komercyjna, żyjemy również z reklam. No cóż, czego w takim razie wam życzyć? Prędzej czy później i niektórzy nasi udziałowcy i prowadzący opuszczą nasz zakład. Dlatego chcielibyśmy sobie życzyć nowych kadr zdolnych. A więc w imieniu wszystkich życzę państwu napływu nowych, zdolnych kadr z długimi wyrokami. Dziękuję. Telewizja Więzienna. Witamy uprzejmie. Dziś w naszym programie recital, ale przedtem rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze opowiadanie z przepustki. Łączymy się z naszym zaprzyjaźnionym więzieniem Montelupich w Krakowie. Numer 9 chyba. Nie pamiętam, byłem tam tylko przejazdem. I słuchamy laureata konkursu. Dzięki uprzejmości naczelnika więzienia i jego zastępcy miałem szczęście ostatnią niedzielę spędzić na przepustce w Krakowie. Największe wrażenie zrobił na mnie kościół mariacki z wieżą i pobliskie sukiennice. No i kwiaciarki na rynku też. Miałem możliwość też poznać nocne życie tego pięknego miasta,
ocalałego z pożogi wojennej i w pobliskiej kawiarni wypić dwie kawy. Po czym zostałem doprowadzony z powrotem do zakładu karnego. Taki był mój dzień na przepustce. To był nasz laureat. Przepraszam bardzo. Przynieś mi coś do picia. Strasznie przesłodziłeś. A teraz obiecany już wcześniej recital. Na Wojtusia spodnie nika, niskie ręczka muda. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie raz królewna, skończona bajka. Proszę Państwa, tak niewiele czasu nam zostało do końca programu, że musimy się pożegnać byle jak. Gdzie? Gdzie? Na Wojtusia spodnie nika, niskie ręczka muda. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie raz królewna, pokochała Dajka. Skończona.